Robert Lasek z numerem 10, Sebastian Gieza i z numerem 23, Damian Sadowski. W rezerwie pozostają z numerem 2, Krzysztof Pazawicki, z numerem 7, Kamil Kopański, z numerem 20, Łukasz Szyjas i z numerem 6, Grzegorz Górski. Trenerem Śmigiańska Katowice jest pan Piotr Piekarczyk. Asystentem pan Piotr Henryk Górnik, z kierowaniem Nie, bo po drugim nie ma. Jak tak, jak ja.
Dzisiaj grałeś przeciwko swoim byłym kolegom, jak wrażenia? No, miło było wrócić tutaj na stare śmieci, tak można powiedzieć. No, mecz był taki dosyć wyrównany, no i udało się w końcówce strzelić tą bramkę, chociaż to oni strzelili tą bramkę, ale dla nas. No i przechodzimy dalej, no. Oby to był tak, ten moment przełomowy w naszym graniu i oby było troszkę lepiej, znaczy troszkę lepiej, dużo lepiej od poprzedniego meczu. No. Nie wiem, ci było kibiców w ostatniej minucie? Grunwaldu? Nie no, dlaczego kibiców? Kibice to są praktycznie sami znajomi tutaj, no, tu z okolic Halęby i Wilku. No. Co mogę powiedzieć więcej? No? Czy był widoczny jakiś postęp w waszej grze od meczu z Arką? Czy na pewno był widoczny, bo już nie graliśmy tak wszystko na hura, tylko było już rozgrywanie piłki od tyłu. No tak jak trener nas właśnie w szatni uczulał na to, żeby nie grać na hura, tylko rozgrywać tę piłkę i szanować ją. W jaki sposób w ogóle traktujecie ten puchar? Jako jakiś przerywnik, czy jednak chcielibyście dojść daleko? Czy nie, trudno powiedzieć. Najważniejsza jest dla nas liga i awans